zdaniem trenerza ocena przegranego meczu z Barką 3-1? No, zagraliśmy słaby mecz, nie oszukujmy się, zapewniliśmy dwa błędy w obronie, dwa, mówię więcej, ale no, dwa wykorzystali, uczaliśmy się na stałe fragmenty. Barka wykorzystała stałe fragmenty, dwie bramki, przyprowadzenie na zero. Skończyło się 3-1. Myślę, że mogli jeszcze pokręcić się o więcej, ale zagraliśmy słaby mecz ogólnie i nie ma to skomentować. Aha, jeszcze można zauważyć, że to wszystko ze stałych fragmentów gry wpadło. Dokładnie, no uczułem chłopaków przed meczem, że Barka ma stałe fragmenty gry opanowane dobrze. No niestety, mówić, a wykonać dwie różne rzeczy. Wykonali, straszyli nam dwie zostały. Trudno. Uczymy się dalej, trenujemy. Panie trenerze, wygrany mecz z Zamojem Radą 3-1. Jakby pan ocenił przebieg meczu? Wstępnie gratuluję moim chłopakom, moim zawodnikom. Mecz nie był łatwy, tym bardziej wielkie gratulacje dla nich, bo weszliśmy tam ciężko, ospale niestety. Pierwsze 15 minut przegraliśmy. Bramka na początku meczu tym bardziej utwierdziła nas w przekonaniu, że to będzie ciężki mecz. Na szczęście nie podcięła nas skrzydeł, staraliśmy się jak najszybciej wyrównać, to też się stało w 15 minucie. Szkoda później niestrzelonego karnego, szkoda kilku niewykorzystanych sytuacji, bo uważam, że ten mecz wcześniej mógł się ułożyć mimo wszystko na zdecydowanie bardziej korzystny wynik dla nas. I nie byłoby przez to tej nerwowości w końcówce. Tak, no mimo wszystko jednak baliśmy się o to, że ta bramka kontaktowa na 3-2 może wpaść, a wtedy mogło być różnie. Na szczęście 3-1, uważam, że wynik jak najbardziej sprawiedliwy. Z przeciągu całego meczu uważam, że piłkarsko jednak byliśmy zespołem lepszym i nasza wygrana wydaje mi się jak najbardziej zasłużona. I co warto zauważyć, też wykorzystaliście wszystkie akcje, że te bramki padały w stałych fragmentach gry. Tak, no skupiamy się na tym, bo wiemy, że na poziomie ligi okręgowej te stałe fragmenty gry rzeczywiście mogą zaważyć o zwycięstwie. Tutaj akurat byliśmy no, w 100% skuteczni, no, jednakże no, w tych sytuacjach stworzonych z akcji niestety no, raziliśmy zdecydowaną nieskutecznością, ale być może też wynika to z racji tego, że graliśmy na sztucznym boisku. Tu też troszeczkę obawialiśmy się o tą murawę, o tą sztuczną murawę. Na co dzień trenujemy na naturalnej i zawsze jak się przyjeżdża na sztuczne, to jest troszkę mała obawa i inaczej ta piłka zachowuje się, inaczej pracujemy. Tym bardziej wiedzieliśmy, że też Zamojnie no, systematycznie trenuje na tych obiektach, więc tutaj ten element był po stronie rywala.